Muzeum Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec. Od 19 grudnia serdecznie Państwa zapraszamy na wystawę czasową pod tytułem Niciane Cudeńka. Są to prace wykonane przez Stowarzyszenie Lud Art. Nasze stowarzyszenie powstało na bazie klubu hafciarskiego, który został założony przez nieżyjącą już dr Urszulę Janicką Krzywdę, która była kustoszem Muzeum Etnograficznego, była dziennikarką, folklorystką, odtworzyła strój babiogórski, zapalona miłośniczka haftu, instruktorka naszego klubu, ten klub powstał przy krakowskim oddziale Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. A wystawa ta to jest 107. wystawa naszego stowarzyszenia, na której prezentujemy ozdoby choinkowe, które i tradycyjne, i takie po prostu wykonane w rękodziele artystycznym. Dominują jednak koronki, czyli koronki, hafty, ozdoby, które są wykonane nićmi, z uwagi na to, że to jest właśnie nasze zajęcie. Zajmowanie się haftami, koronkami. Tutaj mogłyśmy pokazać i tą stronę artystyczną, przepiękną, ale również tą stronę tradycyjną, bowiem dawniej przywiązywano bardziej wagę do symboli niż do takiego artystycznego pokazywania urody choinki. Prezentujemy prace wykonane haftem, wykonane różnymi rodzajami koronki, ale też tradycyjne ozdoby krakowiaków, które można zobaczyć we Dworze Zdrogini do 2 lutego 2018 roku. Jeszcze raz bardzo Państwa serdecznie zapraszamy.